Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Od ostatniego odcinka minęło trochę czasu i dodali Ardenta. Zaraz sobie go zobaczymy, ale najpierw zobaczymy, ile wyciągnie Lynx, czyli najdroższy samochód sportowy w GTA. Właściwie ja planuję go sprzedać, nie wiem. Dobra, zobaczmy, ile on wyciągnie. Kurczę, nie widzicie licznika. Zaraz to naprawimy. Teraz będziecie widzieć licznik, ile dokładnie poleci w kilometrach na godzinę, tak jak to napisali w książkach. A potem weźmiemy najszybszy pojazd, jaki mam w garażu i spróbujemy nim wszystkich rozwalić. Myślę, że bez problemu. Zobaczymy, czy 190 może osiągniemy jakimś tam sposobem. Najwięcej powinien osiągnąć jadąc przez miasto. 170, 180, zobaczcie. 100, będzie! O! Wygrałem! Lynx prowadzi! Ale zaraz mnie ktoś wyprzedzi na 100%. Co? 200 poleci? Poleci 200? 205! 205 poleciał! Damn! Patrzcie na to! 205 km na godzinę poleciał Lynx, najdroższy samochód z klasy sportowej, czyli nie tej najszybszej klasy. Najszybszy, moim zdaniem, pojazd, który możemy na jak najwięcej prędkości osiągnąć, to jest Oppressor. I tutaj też jest z tym związana taka jedna sztuczka, że musimy się pochylać tak do przodu i cisnąć boosta i jechać z górki. Wtedy największą prędkość osiągamy i tak się składa, że akurat tutaj mamy autostradę i będziemy sobie jechać z górki, ciśniemy boosta i pochylimy się w ten sposób, pyk, asuką, i wtedy będziemy cisnąć. Myślę, że bardzo dużo. Bez boosta poleci 100... Nawet się rozpędza tam nieźle, zobaczcie, 160. Nie mamy czasu, dobra, musimy zawracać, zostało 45 sekund, a musimy tu zdominować totalnie. Myślałem, że jeszcze zdążę osiągnąć taką prędkość na kołach. Z tymi kołami, no tu... Dobra, sprawdźmy teraz. 150, 160, 30 sekund zostało. 170 i boost! 234 i boost! 239 nawet poleciał, a podejrzewam, że jakbyśmy jechali z bardziej stromej górki, z jakiegoś mostu, albo może, nie wiem, z jakiejś góry, takiej góry, że góry, to szybciej byśmy jeszcze jechali. Może nawet z 300 km na godzinę by osiągnął ten motocykl Oppressor. Co do w ogóle pojazdów w GTA, no to wiecie, że mamy teraz nowy pojazd i jest nim Ardent, ale jak się dowiedziałem, nie może on pływać jednak pod wodą. Zobaczcie, wejdziemy sobie tu. Nie wiem, ile on kosztuje, nawet nie sprawdzałem. On jest chyba tutaj. Tak. 1 150 000 to nie jest jakoś tam bardzo dużo. Karabiny z przodu ma i w sumie nie możemy go w żaden sposób zmodyfikować. Nie może on w przyczepie być zmodyfikowany w żaden sposób. Więc tylko ma to sobie karabiny, tak jak w przypadku Night Sharka. Koniec. Ma sporo opcji tuningowych ponoć, tak? No, możecie zobaczyć sobie u mnie na tym, na tuningu, który robiłem jakiś czas temu. Tam już nawet nie pamiętam, jaką ma tam opcję, bo z 2 miesiące temu ten samochód został dodany do GTA, ale teraz został opubliczniony. Moim zdaniem lepiej opłaca się kupić sobie tego Night Sharka. Bardzo fajnie się nim jeździ, ma opancerzenie. Trudno oberwać z tego Night Sharka. Naprawdę jest spoko w porównaniu do Ardenta, który jakoś tam się nie wyróżniał niczym specjalnym. Taki sobie samo. Karabiny ma. Nie można go zmodyfikować w naczepie. Jest słabe w ogóle, no nie? No, ale jeszcze bardzo fajna rzecz, to teraz dostajemy podwójną kasę za sprzedaż samochodu. Ciekawe, czemu ja w ogóle nie mogę być secure. Nie wiem, czemu nie mogę być bossem. Nie mam pojęcia czemu, no ale nie mogę być, więc dziwna sprawa, nie? No, ale teraz dostajemy bardzo dużo hajsu i ostatnio sobie sprzedawałem samochody z mojego magazynu. Zarobiłem trochę, no, za jedną sprzedaż chyba z 600 000 mi dropło, oczywiście minus 120 000 za tuning, który musimy kupić, żeby wartość sprzedaży była wyższa. Ale tak, fajnie, że Rockstar coś takiego daje, że dostajemy 2 razy więcej hajsu. Więc tak, Ardent, co ja sobie to jeszcze zapisałem? Miałem oczywiście jeszcze powiedzieć, ale mi wyleciało z... Aha, kasa! Rockstar zabrał mi kasę z konta. Prawie 2 miliony, 1 900 000. Wrzuciłem fotkę na mojego Instagrama, możecie sobie zobaczyć. I tak, nagle wchodzę do GTA i nie mam w ogóle hajsu i zacząłem sobie odrabiać ten hajs właśnie sprzedając samochody, no i już tam trochę sobie odrobiłem, no ale 2 miliony poszło się walić i dupa zbita, strasznie słabo. I nie wiem, mi się wydaje, że Rockstar pozabierał kasę graczom, w tym mi, dlatego, że kiedyś ktoś tam dostał kasę od jakiegoś cheatera w jakiś tam nielegalny sposób. Na przykład logowałem się do GTA i nagle Rockstar daje ci 2 miliony. Rockstar jak już, to daje co najwyżej pół miliona. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby Rockstar dał mi, wiecie, ten komunikat, co się na początku pokazuje, no nie? Żeby Rockstar dał mi nagle milion za coś tam. Przeważnie było to może z pół miliona, 400 tysięcy, 250 tysięcy, za coś tam, nawet nie wiem za co, tak? I Rockstar mi to po prostu dawał. Nie wiem, może teraz postanowił, a dobra, zabieramy, bo już dostali za dużo, to teraz zabieramy ten hajs i nie ma. Dlaczego nie mogę być prezesem? Nie mam pojęcia, za dużo graczy jest w sesji, czy jak? Nie mam pojęcia, co jest. No nie ma, zobaczcie, zablokowane. Cheater jakiś może zablokował, czy coś. Nie można sobie dostarczać paczek, nie wiem o co chodzi. To jest słabe trochę. Nie? Muszę zmienić sesję, żeby sobie coś tutaj porobić. Tak, więc z tą kasą dziwna sprawa. Piszcie, czy wam też pozabierał. Jeden z moich znajomych tutaj w GTA napisał, że jemu zabrali 6 milionów, czyli chyba prawie całą kasę, jaką miał. Wiecie co? Chyba zacznę sprzedawać samochody, które tutaj mam nagromadzone, właśnie tego Lynxa. Ja nim nie jeżdżę, nie podoba mi się on specjalnie. Był najdroższy, kupiłem, sprawdziłem, nie jest jakiś wyjątkowy. Osiągnął 205 km na godzinę leciutko, jadąc po mieście, co było spoko, nie? Ale no jakoś tak nie jest zły, ale jest taki... No jest, bo jest, no i tyle. A tak to... Jest drogi, na pewno drogo się uda go sprzedać, ale wiecie dlaczego nie będę teraz sprzedawał samochodów? Żadnych w ogóle. Poczekam, aż będzie aktualizacja we wtorek, czyli jutro. I dopiero wtedy zacznę sprzedawać, jakoś tam zarabiać tą kasę, bo nie wiadomo, czy do jutra Rockstar nie zabierze mi znowu jakiegoś hajsu. Tak miałem na koncie parę milionów. Teraz nagle mam... Ile ja tutaj mam? No 2 miliony, tak? I co ja za te 2 miliony kupię w nowej aktualizacji? Ja wam powiem co. Nic. Dokładnie. Czekajcie, bo jeszcze da się wejść do organizacji wchodząc tu. I zobaczymy, jaki komunikat mi się tu pojawi, że... Powinienem nacisnąć Enter i powinno mi... Musisz być... Dobrze. I teraz naciskam... Musisz się zarejestrować. Nie mogę się zarejestrować, ale czemu? Coś nie tak jest z tą sesją. Klikam Enter, klikam A na padzie i nie mogę. Dziwna sprawa. Dobra, wstawaj Jasuka, idziemy stąd. Nie chcą nas ten, to... Nie mogę porobić swoich ulubionych paczek. Wychodzę z GTA. Co ja tam jeszcze sobie zapisałem? Zapisałem sobie, że mi zabrali hajs, że kasa, że dupa jest i że nic nie mam. Jestem biedny Lucek teraz. No i wam też polecam, jak zamierzacie jakoś tam zdobyć sobie teraz kasę, na przykład sprzedając samochody, poczekajcie, aż wyjdzie najnowsza aktualizacja i dopiero wtedy to zróbcie, bo obecnie to jest no lipa straszna. Ciekawe, ile bym Nero osiągnął swoją drogą na tym wydarzeniu. Ile Nero osiąga? Więcej jak 200? No musi być 3 przecież, to jest klasa super, no nie? Jeszcze kiedyś miałem taki pomysł, żeby stworzyć ekipę elitarne ludzki, czy coś takiego. No polegało na tym, żeby tam byli tacy zaufani gracze, bo w tej jednej i drugiej ekipie jest no, dużo różnych graczy, różnych. Naprawdę różnych i tych, nazwijmy to pokrótce, złych i tych dobrych. I no chciałbym po prostu mieć takich zaufanych ludzków, którzy by grali ze mną i razem, żebyśmy się bawili tak na takich fajnych, normalnych zasadach, a nie na takiej zasadzie, że się cały czas rozwalamy. Znaczy, wiadomo, że GTA jest od tego, żeby się zabijać. Ja natomiast lubię GTA, żeby po prostu współpracować razem, coś tam robić, jakieś misje. Bardzo to lubię. Czasami jak jakiś gracz atakuje naszą ekipę, to wtedy się na niego rzucamy, dopóki nie wyjdzie z gry. No na tej zasadzie, wiecie, taka współpraca. To mnie zawsze najbardziej jarało w grach, żeby jakoś tam współpracować razem ze sobą. A takie zabijanie siebie dla zabijania, bo ktoś tam szybciej strzela albo lepiej celuje, to jakoś mnie to przestało w pewnym momencie jarać. I tak pomyślałem sobie, że zamiast tworzyć taką elitarną ekipę ludzki-ludzka, to po prostu tych takich ludzków zasłużonych, można tak nazwać, no, po prostu takich spoko graczy będę dodawał do swoich znajomych i zawsze będą widzieli, kiedy gram, jak będą chcieli ze mną pograć, to będą wbijać do mnie poprzez znajomych. Do znajomych nigdy nie dodawałem nikogo tutaj w GTA, bo zawsze się bałem, że tam ktoś kogoś ma w znajomych, jakiegoś toksycznego gracza i że zaraz zaczną się jakieś dziwne rzeczy dziać w GTA, że ktoś tam zacznie cheatować i tak dalej i on to spieprzy i w ogóle. Dlatego ja i na przykład z Pawłem tak rozmawiałem, że no po prostu najlepiej wywalić wszystkich ze znajomych i nie mieć tych podejrzeń, że ktoś ci zaraz wbije i ci narobi z kątem jakichś problemów, więc tak sobie to oczyściłem i nikogo nie dodaję. Tak niektórzy cały czas, Lucek, dodaj do znajomych, Lucek, to, tamto, a to jest jakieś takie dziwne dla mnie. Nie mogę się doczekać najnowszego dodatku, chyba wy też. Jutro już będzie premiera. Kurde, co to będzie, co to będzie? Nie mogę się doczekać. Samoloty, czy ja na to wszystko mam kasę, czy wy na to wszystko macie kasę? Ile Rockstar wam zabrał? Niektórzy mówią, że dostali tam z Money Roomów kasę i tak dalej. I że dalej mają ten hajs, a ja sobie zarabiałem tutaj normalnie, myślę, no kiedyś, nawet na live'ie, to chyba nawet ostatnio mi już zrzucił, nie na ostatnim live'ie, ale gdzieś tak z 2 miesiące temu zrzucił mi cheater jakąś kasę, tam z 2 miliony, nawet zrobiłem o tym filmik, tak? I to chyba był ostatni raz, kiedy dostałem kasę od jakiegokolwiek cheatera w GTA. Chyba za to mi Rockstar odebrał hajs. Nie mam pojęcia za co innego, bo naprawdę od tamtej pory cały czas zarabiam tak normalnie, a niektórzy mówią, że dostawali od cheaterów, że tam money roomy i tak dalej i dalej mają te 40 milionów powiedzmy gotówki i jest ok, tak? Niektórzy zarabiali normalnie i Rockstar mi z jakichś powodów zabrał, czy raczej poprawił stan konta w GTA. Ja nie mam o to żalu, bo dla mnie GTA jest fajne wtedy, kiedy mogę sobie z kimś pograć. Fajnie jest zdobywać tutaj kasę, nie mam jej teraz mało, bo cały czas mi tam ludzki pomagają, żeby sobie odrobić ten hajs, ja tam ludzką też pomagam sprzedawać, jak ktoś ma coś do sprzedania, jest okej, tak? I chodzi tutaj głównie o zabawę, no nie? Chciałbym, żeby te 2 miliony więcej było na moim koncie, ale w porównaniu do tego, co będziemy mieli w nowej aktualizacji, to te 2 miliony... to starczy ci ledwo na tuning jakiegoś samolotu, bo ponoć będzie można je jakoś modyfikować. Nawet widzieliśmy na zwiastunie. Nie zwróciłem na to uwagi za pierwszym razem chyba, ale jak drugi raz sobie oglądałem i trzeci jeszcze raz ten zwiastun, to zauważyłem taką rzecz, że na jednej klatce w jednym momencie samolot miał jakieś podwieszone rzeczy pod skrzydłami, a na drugim momencie już miał coś innego, także... no, bardzo ciekawe jak to będzie wyglądało już finalnie, gdzie będziemy tuningować te pojazdy, czy będziemy mieli na przykład swoje lotnisko, swój lotniskowiec, czy swój hangar. Pewnie to też będzie trzeba kupić za parę milionów, także no, dziękuję Rockstar trzeci raz za zabranie mi fantastycznej kasy z konta 2 milionów. Nie wiem na co mi te 2 miliony by wystarczyło, może na jakiś tam hangar, jeśli to będzie hangar. Dowiemy się już jutro, jestem bardzo ciekawy. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku i oczywiście piszcie w komentarzach, co myślicie o tej całej sytuacji z odbieraniem przez Rockstara kasy. Napiszcie coś tam o Ardencie, ja nie zamierzam go kupować. Dam sobie z nim spokój. Nie jest to samochód chyba godny uwagi. Taki zwykły, strzelający wóz, który... nawet te karabiny nie są jakieś tam mocne w nim. Trzymajcie się, na razie, hej!